Halo, halo, Local Travel z tej strony, witam wszystkie persony. Dzisiejszy film jest z chwalenia, a w zasadzie z recenzji mojego komputera za 6K Gamer Hero i5. Na samym wstępie pragnę zaznaczyć, że ekspertem od komputerów nie jestem, aczkolwiek w tym odcinku w niego się zamienię. Zaczynając od specyfikacji, na pewno rzeczą, która wyróżnia ten komputer, jest karta graficzna AMD Radeon RX 6600. Sama ta karta graficzna jest warta 1/4 ceny całego komputera, jednak cena nie gra tutaj roli. Zresztą to, co widzicie u mnie teraz w tle na filmie, czyli Cyberpunk, to jest właśnie grafika z RX 6600. Robi wrażenie. Nie uwierzy ci, Dominik, wiesz? Na pewno dużym plusem na tle innych komputerów wyróżnia autorski system chłodzenia. Na początku miałem kupować komputer z Acera, ale jak poczytałem kilka opinii, że temperatura procesora dochodzi do 90 stopni dosyć szybko, szybko się nagrzewa oraz głośno chodzi, to zrezygnowałem i stwierdziłem, że lepiej dopłacić do czegoś lepszego, aczkolwiek nie był to główny aspekt, gdy kierowałem się zakupem właśnie tego peceta. Przechodząc do sedna, pecet mega cicho chodzi, nawet gdy jest przeciążony, nie zdarzyło mi się jeszcze, by temperatura przekroczyła 60 stopni, więc w przypadku intensywnej pracy komputera będzie on ładnie cichutko chodził. Pominę już fakt tego, że ma różne tryby oszczędzania energii, trybu e-sportowego itp. Trzecia rzecz to w sumie bardziej dla osób RGB, taki żarcik, chociaż mi to też się podoba, to że komputer ma 14 trybów podświetlania. Wiadomo, nie zmieni to naszego życia, ale zawsze ładnie i efektownie te LEDy się prezentują, szczególnie w nocy. Czwarta rzecz, przejrzeć go czysta oraz szklana obudowa, którą możemy w każdej chwili otworzyć, więc w przypadku, jeśli będziemy chcieli przeczyścić komputer albo coś zupgrade'ować, nie trzeba go rozkręcać. Otwierasz szybkę i działasz. Śmiało. Czy jest to najlepszy gotowiec do ceny z 6000? Uważam, że tak, może dałoby się złożyć lepszy komputer do tej ceny, aczkolwiek tutaj od razu mamy wgrany system operacyjny, jak coś to Windows 11 Home, bo tą kwestię pominąłem. Mamy autorski system chłodzenia, LEDy, ale co najważniejsze, nie tylko ten komputer wygląda, ale i się dobrze sprawuje. Szczególnie polecam osobom, które nie znają się zbytnio na PC-tach, tutaj mają od razu wszystko za cenę adekwatną. Ostatecznie jako ekspert komputer oceniam 9,5/10, ponieważ zawsze mogę go ulepszyć. Jeszcze z takich dodatkowych informacji, w fajnym worku był zapakowany. A, jeszcze jedna kwestia. W poprzednich modelach mieliście zabezpieczone w środku urządzenia styropianem lub jakąś folią. Chodzi mi o kartę graficzną, procesor itp. W tym modelu akurat nie było to zabezpieczone. Być może nie chcą mieć nadmiarów reklamacji, ponieważ ktoś nie obchodził się delikatnie z folią i coś uszkodził. Ale to już kto pytał, tak? I nie moja sprawa. A i pamiętajcie, że jak kupujecie komputer, to nie podłączajcie go od razu, ponieważ musi dojść do temperatury pokojowej. Polecam odczekać tak około godziny, no chyba że kupowałeś go wtedy, kiedy panowały jakieś ekstremalne temperatury. W każdym razie link do peceta zostawiam w opisie. To na tyle tutaj chyba z tej recenzji. No i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żebym był zadowolony. Jak macie jakieś pytania dotyczące komputera, śmiało wpiszcie w komentarzach.